Koniec obijania się. Wtorek mamy. Prawujemy kartę. Od 30 kwietnia. Tydzień wolnego od lasu. Wczoraj naprawiałem sobie ten samochód. No a dzisiaj już trzeba jechać. Drewno położyć. Najpierw sobie jadę do... Tutaj niedaleko mam już koło Sosnowca załadować jakiegoś klona tam dla gościa, zabierz mu, bo dopiero drewno mi odbiorą na godzinę 9, więc rano zrobię sobie tego klona 2,5-metrowego, a później sobie tutaj podjadę, zaraz wam pokażę gdzie, bo bardzo blisko firmy, pokłodę i później chyba pod Użycę. No i jeszcze dzisiaj jeszcze mam serwis klimatyzacji. Mamy 899, powiedzmy, stan licznika. Pokażę wam jak blisko mam tutaj drewno do odbioru, ale to dopiero na powrocie, jak tego klona załaduję. O i tutaj w lewo będę wjeżdżał, tu jak na tego Lidla, do lasu. Ile wyszło? 1800 metrów, dokładnie niecałe 2 km. Tutaj mam parę samochodów do odbioru tam w tym lesie, tam za Lidlem. Dobra, gdzieś tu dojeżdżam do celu. Gdzieś tu ma być las, na razie to są garaże. Ale to pewnie będzie gdzieś las za tymi garażami. Pierwszy raz tu jestem w ogóle. Muszę uważać na te gałęzie, bo dość nisko są. Czyli nie zahaczyć. Pojedziemy tutaj bokiem trochę. Dziura zabita dechami. O, jest tutaj szlaban, tutaj jest las. No to tutaj mam gdzieś do załadunku do drewna, ale dopiero jestem umówiony na godzinę w 6:30, a jest 6:02. Sobie poczekamy tutaj. Cisza, spokój, tylko ptaków śpiew. Super. Jeszcze po takim wiosennym deszczyku jest. Tak fajne powietrze. Można kawkę pić. Ciekawe jak daleko to drewno jest, ale tam widzę jakiś prześwit, jakieś tam wałki widzę, może to tam. Więc na razie poczekamy aż przyjedzie leśniczy i gościu, któremu to drewno mam zawieźć. Pojedziemy, załadujemy i będzie git. Dobra, przyjechał klient. Jadę się gdzieś tam obrócić i będziemy ładować. Dobra, jesteśmy na miejscu załadunku. Wiesz co, ja muszę tu znaleźć miejsce do obrócenia się. Może tutaj po prawej. Będzie tu ok? Chyba musi być ok. Dobra, spróbuję tu się obrócić.
teraz o małą kupeczkę, dwa kopaki załadować i jedziemy w drugie miejsce doładować. Załadowane częściowo, nie do, tak 3/4 auta. Jadę teraz doładować tam 5 kubików tutaj po drodze. I później jadę tutaj tam na plac. Jeszcze by to rzucić. Mamy drugie miejsce. Też tutaj nigdy nie byłem. Zobaczymy, co tu jest za wjazd. Aha, trzeba trochę sobie przybrać z lewego pasa. I wjeżdżamy. Takie kurczaki jeszcze załadować, będę 25. Załadowane, wyjeżdżamy. Dobra, rzucić i wyjechać. To ten wyjazd tutaj też jest taki nie za fajny. Trzeba przejechać pod wiaduktem pod trakcją. Trakcja jest na 3,80 wysoko, ale tam bokiem przechodzi. Ja już kiedyś wyjeżdżałem, także wiem, że wyjadę, ale trzeba być ostrożnym.
tutaj mamy ten wiadukt i tą trakcję, na nim trzeba uważać. Te zestawy przechodzą 4 metry, ja też już tu przejeżdżałem, więc wiem, że przejadę, ale trzeba zawsze zwrócić na to uwagę, nie? Bardziej być skupionym. Muszę trzymać się tu blisko prawej strony, żeby nic nie zahaczyć. Ta trakcja schodzi tutaj poniżej. Jadę teraz tam pod tego Lidla, co wam pokazywałem, blisko firmy, załaduję kładę piątkę. No i wjeżdżamy na Lidla. Ten ze Skany się pewnie zdziwi, że ja tu w prawo jadę z kłonicówką. Jestem ciekaw takiego zdziwienia magazyniera, gdybym mu podjechał tak pod rampę, cofnął. Proszę mrożonkę do Portugalii. Ale tu mamy po środku między magazynami drogę do lasu. Tutaj mamy szlaban, no i cała ta kłoda dla mnie przygotowana.